Cześć, czołem. Witam na kanale PWX Recycling. 22 kwietnia. Witam wszystkich widzów, witam wszystkich subskrybentów. Witam wszystkich olimpijczyków. Tak, to co tam widzicie, to jest efekt tam kilkudniowych skrobań, drapań. Na koniec miesiąca zobaczycie, tam jest rozpisane wszystko. Oczywiście pobiał idzie na bok. No, coś ciekawego, nie? Wagę mam ze sobą. Miliberka na bok. Żeby nie było, bo tutaj jest to, co mówiłem. A tam, o, tam jest ten pojemnik, który... Ostatnio tam deptałem, jak robiłem tam jakieś podsumowanie, przesypywanie, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, w każdym razie ta seria już leci tutaj. Chyba źle zrobiłem. No właśnie. Do ilu ona waży? Do 5 kg. Nie, tak to nie zagra. Chcę tak komisyjnie, żebyście widzieli, ile ja tu tego w warsztacie nadrapałem. O, 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 o. Dobra, to się przyda. No. Ciekawe. Nie, to się buja. Też nie działa. Dobra, wiecie co? Ja tu muszę jakiś blat wymyśleć szybko. Dobra, na razie pauzunia, coś wymyślę i biorę się za ważenie. Dobra, już jestem. Wytaruj to. Wytaruj to. O, jest. Dobra. Ciekawe, czy to całe wiaderko, jak ja tu postawię. Nie, nie jest za dużo. 4664 minus... O, trochę się buja. Mówię, że 4 to 4. O, a może się uda. A może się uda? Czy ja tak utrafię? To będzie za dużo. Dobra, 4790. To już się nie buja. To wsypujemy tam pod spód. Na bok, ale ja tu zrobiłem konstrukcję, powiem wam. Dobra, to wsypujemy też tu. Patrzcie. I teraz muszę, to było to wiaderko, dobra. Ciach, jest zero, jest zero. I tu będzie minus 354. To jest to, co miałem tutaj w warsztacie naskrobane. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze tam jest jeden odkurzacz. Tu jest drugi odkurzacz. Tam jest myjka. Z 15 odkurzaczy trafiłem 3 aluminiowe. Jeszcze ciekawe, co będzie. Wróć z 13. Ciekawe, co w tych dwóch będzie. Tam jest jeszcze krajalnica. Alternator. O, tam jakiś agregat leży, nie wiem skąd.
No ale dobra. A i tu gdzieś jeszcze mam pompę wody. Taką zanurzeniową. Ale dobra. To tam później. Jak znowuż nazbieram. Gdzie jest to wiaderko? Tu jest to wiaderko. Trochę do tego wiaderka. Także ten wynik będę dopisywał dzisiaj do puli na kwiecień. 400 coś tam. Ale jeszcze nie skończyłem tutaj rzeźbienia, także jeszcze dzisiaj będę tu dalej rzeźbił. A czy będę ważył dzisiaj, czy nie, to nie wiem. Bo tam są jeszcze, o, tam są kabelki jeszcze do robienia. Tam jeszcze leżą kabelki do robienia. Łapy mnie bolą od tych kabelków. Co zresztą widać, o tu. Dobra, nie widać. Tu aż taki odcisk dostałem. No, także widzimy się później. A ja działam dalej. Wiecie co? W końcu trafiłem. Na to czekałem. Widać? Aluminiowy. To jest z agregatu. Ale tutaj jak się przyjrzycie, widać troszeczkę miedzi. Poczekajcie, bo paluchy mam za grube, to będzie chyba lepsze. Wytrę, o. Tu będzie ładnie widać. Tylko trzeba złapać odpowiedni kąt. O. Zobaczcie. Tu na obrzeżu jest troszeczkę miedzi. O. Tutaj. Gdzie to jest? O. Tu jest miedź. Tutaj troszeczkę miedzi, a reszta aluminiowe. To są te stojany, o których kiedyś mówiłem, że trafiają się miedziano-aluminiowe. Taki psikus. Dobra, to na razie na odstawkę. Później go sobie zrobię do aluminiowych. A miało być tak kolorowo. Dobra, nie poddaję się, walczę dalej. No i dobra, na warsztacie dzisiaj koniec zabawy. Dokładam jeszcze 2800. O, co tu się zrobiło? Mililitry? Nie. O, są gramy. Dobra. 2861 minus to wiaderko. To jest to samo wiaderko, które było przy poprzednim ważeniu. Także jeszcze to udało mi się dzisiaj napstrykać w warsztacie oczywiście. A tu się jakiś farfocel przykleił. Na boczek. I dosypane. A tam cały czas, o, jest to. Także jak widać, cały czas się zbiera. Przepraszam za te moje zacięcia, ale już się plecy odzywają. A ja teraz zawijam się z tymi kabelkami, bo już się zimno zrobiło. No, powiem wam, że to też trochę waży. Także zawijam te kabelki ciepłe miejsce i tam będę sobie rzeźbił, ale ja widzę, że ja mam tu jeszcze kabelki. O, stój tu. Czy mi się wydaje? No nie, nie wydaje mi się. No. Dobra, będę potrzebował dwie witki, żeby to zabrać, także biorę. No i pewnie jeszcze wieczorem wam dogram, ile udało mi się stąd wystrugać. Na pewno wszystkiego dzisiaj nie zdążę zrobić.
Ale ile zdążę, tyle będzie. O, do góry noga mi się nagrywa. Wróć teraz. O, będzie git. Dobra, pędzę, lecę. Tylko muszę podwinąć kiecę, żeby nie wyrżnąć się. Dobra, lecę z tematem, bo jest późno i zimno. Wystarczy tych szaleństw na dzisiaj. Chodź tu, klamocie. Gdzie to jest? Nie z tej strony, z tej strony. Aha, no dobra. Nie dużo wcześniej kończę niż zwykle. Ale tak, ogólnie to na dzisiaj jest już do zapisania 6942. Sprawdziłem. Tu mamy 0. A więc do tego wszystkiego dopiszemy jeszcze. No właśnie, ja sobie zrobię tak. 6942 plus. I o, wjeżdżaj tam. Awaria. Dobra, plus 1100. Buja się robimy 81. Plus. Sekundę. Przepraszamy za usterki. Dobra, jestem. Co my tu sypniemy? Teraz to my sypniemy. Plus 88 plus 134. 134. I to się równa 8345. Tyle dzisiaj wędruje do zeszytu. A ja wędruję przez łazienkę do sypialni. Pozdrawiam was wszystkich. Tak, wiem, jestem porąbany, ale taki jestem. Sorry. Peweks to peweks. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, czołem, witam na kanale Pawek Frycykling w środę 24 kwietnia. No, witam wszystkich widzów, witam wszystkich subskrybentów. Coś inny dźwięk w tle? No, bo się zmieniło. Się zmieniło troszeczkę, a może nawet trochę więcej niż troszeczkę. Jak masz problem z wywózką złomu na przyczepce, to należy kupić busa, nie? I właśnie takiego zakupu dokonałem. T4 2.4 w Gnojowicy. Zaraz zobaczymy, ile się tego złomu tutaj zmieściło. No, nie miałem ogólnie za dużo. W sumie można powiedzieć, że wywożę tym razem gruby złom. Trochę go nazbierałem, więc zaraz zobaczymy, co waga pokaże. A waga pokazuje tyle. Ciekawe, ile waży na pusto. A tak to wygląda w środku. I no, mówiłem. 1700 kg. No to ładnie przywiozłem. Dobra, lecę się rozliczać, zjeżdżam z wagi, lecę się rozliczać i będzie cacy. A może coś jeszcze z warsztatu wam nagram. Dobra, ja tutaj ogólnie tak zacząłem paplać. No zamknij się, mordka. O. Może jest zmiana? Jest zmiana. Ale najważniejsze, że jest to. No i proszę, jak ładnie eurogniazdo. Znaczy polskie raczej. No.
Więc jeżeli będzie brakowało miejsca, to się doładuje tutaj, nie? Skobel jest. Przyczepka też? Te trzeszczące drzwi, dobra. Tak, zmieniło się, dużo się zmieniło. Już tu wygląda pół kilograma lepiej. A ja się biorę dalej za... za coś. Jeszcze nie wiem za co, ale za coś się biorę. Bo jeszcze tutaj mam duży bałagan, ale to zaraz poprzerzucam i będzie pięknie cacy, bo tam już się zbiera też elektronika B, C i dużo innego. A może się uda jeszcze coś z miedzi doskrobać, także działam. Wiecie co? Ja mógł tutaj nagrywać i bym zrobił taki dobry seans 24-godzinny. Ale na dzisiaj już kończymy nagrywanie, w sensie teraz, tego filmu, czy tego odcinka. O. I pewnie widzimy się jutro. Także dla wszystkich wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Tak, dopiero z warsztatu wróciłem. Logique.